Pamiętam, już 3-4 latka marzyłam o tym, żeby przytulać. I nieraz mój tato mówił, no to jak myślisz o medycynie, to idź na lekarza, ale ja bardziej chciałam przytulać i kojarzyło mi się to, że może właśnie takie pielęgniarstwo będzie dobre. I rzeczywiście skończyłam liceum medyczne, poszłam do tego zawodu i mogłam skrzydła swoje rozwijać, przytulałam, było cudownie, ale nie mogłam wprowadzać żadnych zmian, w związku z tym otworzyłam własną firmę i w tej firmie mogę przytulać, mogę zatrudniać osoby najukochańsze, mogę tą miłość, patrząc w oczka, ludziom dawać i oni otwierają się na leczenie, oni dostają dużo energii, właściwie zaczynają zdrowieć mi ci seniorzy i ludzie, którzy czekają w kolejce, będą dłużej musieli czekać, bo ci żyją i żyją i niech jeszcze mi żyją dłużej. Myślę, że przedsiębiorcy powinni zarządzać właśnie troszeczkę więcej z empatią, z takim sercem, ze spojrzeniem na własnych pracowników, z takim człowieczeństwem. Oni tym bardziej są potem ze mną jak rodzina i lepiej się pracuje. I dodatkowo spojrzeć jeszcze na to, co wokoło się dzieje, co możemy jeszcze zrobić. To jest najpiękniejsze. Nie tylko pracować dla samego biznesu i patrzeć tylko na finanse i stopy zwrotu, tylko na to, co możemy jeszcze dla innych zrobić. Nie patrząc nawet, czy to jeszcze wróci. Pewnie wróci, a nieistotne. Najważniejsze jest i najpiękniejsze jest dawanie. Każdy, kto tego doświadczy, to będzie chciał na pewno jeszcze dawać. Ja teraz wracając z jednego kontynentu, leciałam do Miami, kongres mieliśmy znowu 60 milionów, które przeniosły się do Puerto Rico. W Puerto Rico już zrobiliśmy taką misję gospodarczą, spotkanie z gubernatorem, z ministrami, co można tam zrobić, jak ludzie potrzebują wielu rzeczy, jak te Puerto Rico jest teraz jak Polska w 80-tych latach. Po tym wszystkim jeszcze szybciutko zmiana lotów i poleciałam do Afryki, właśnie wróciłam teraz, 2 dni temu i nie widziałam tej Afryki jako sawanny i tych zwierząt, tak naprawdę poleciałam do Gany, gdzie jako przedsiębiorcy właśnie możemy dołożyć się do budowania szkoły, na przykład dla dzieci, które były porywane do pracy, które nie muszą już tam pracować, a można im pokazać, właśnie my nawet opowiadaliśmy, ja również, jak zaczynam od zera i je inspirowałam i motywowałam do tego, że wszystko mogą, żeby właśnie uczyły się, że tą szkołę, którą im budujemy, że to po to jest, żeby oni mogli się, bo zawsze potrzebna jest wiedza, że mogą się rozwinąć i wtedy też spełniać swoje marzenia w różnych zawodach. Patrzyły na mnie z takimi oczkami szczęśliwe i naprawdę widziałam tą ufność taką, że one coś zrobią, bo najważniejsze, żebyśmy my mogli dodawać im też takich skrzydeł siły i wiary w to, tak jak ja wierzyłam, że wszystko można.